powracamy do spotkania z panem profesorem Piotrem Jaroszyńskim. Przypominam państwu numer telefonu do nas 1-630-369-2535. Zanim jednak przejdziemy do telefonów słuchaczy, chciałam jeszcze pana zapytać o jedną rzecz. O środowisko naukowe w Polsce. Ja zauważyłam, że dzieje się coś bardzo niepokojącego. Naukowcy są otwarcie zastraszani. Ja mówię, nawiązuję tutaj do zespołu parlamentarnego, z którym współpracuje cały szereg naukowców z Polski i spoza Polski. Niektórzy z nich wygłaszają, po prostu popierają pewne tezy wysunięte początkowo przez profesora Biniendę ze Stanów Zjednoczonych, przez kilku innych naukowców pracujących poza granicami Polski. I zostali oni bardzo brutalnie zaatakowani przez najpierw Gazetę Wyborczą, a za Gazetą Wyborczą przez różne inne media. Dzisiaj rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Warszawskiej wydali wspólne oświadczenie, w którym odcinają się od profesora Jacka Rońdy i profesora Jana Obrębskiego, ekspertów Komisji Macierewicza. Stwierdzają, że nie są oni ekspertami od wypadków lotniczych. Zajmują się informatyką, mechaniką budowli i wytrzymałością materiałów budowlanych. Zaznaczyli, że każdy pracownik uczelni ma pełne prawo do formułowania swoich poglądów i opinii. Jednak, i to jest bardzo ważne, publiczne głoszenie przez naukowców tez niezwiązanych z ich działalnością badawczą nie może być podpierane autorytetem szkół, w których pracują. Takie postępowanie może bowiem godzić w dobre imię renomowanych instytucji, które są miejscem pracy wspomnianych panów profesorów. Ja tutaj widzę zawoalowaną mniej lub bardziej pogróżkę. Jeżeli będziecie wyrażać tezy, które są niezgodne z tą linią władzy i linią obraną przez media wspierające władzę, wasze stanowiska pracy mogą być zagrożone. Tak, oczywiście, że tak. Co się dzieje w Polsce, panie profesorze? To jest bardzo niepokojące zjawisko. To jest otwarta pogróżka pod adresem ekspertów i to jest jak gdyby taki sygnał skierowany do innych naukowców, którzy być może zechcieliby współpracować i dodać coś od siebie, ale teraz będą się po prostu bali. Oni już się bali wcześniej. Proszę zobaczyć, że na początku ekspertami byli polscy profesorowie, którzy pracują za granicą. Natomiast z Polski bali się. Dopiero kiedy ta cała analiza wypadku dzięki znakomitej pracy profesorów z zagranicy okazała się niezwykle czytelna i odpowiedzialna, wówczas niektórzy profesorowie zaczęli się włączać, profesorowie z Polski. I w tym momencie przychodzi ostrzeżenie. Stop. Dlaczego tak się dzieje? Uczelnie są państwowe. Rektor czy profesor to są urzędnicy państwowi. Jeżeli władze państwowe prowadzą taką politykę, której celem jest przykrycie tego, co stało się w Smoleńsku i pójście na rękę Rosjanom i ich wersji, to wówczas jak urzędnik może się z tego wymigiwać? On nie może mieć swojego zdania. A czy, że to nie jest prawda, to nie ma znaczenia żadnego. Prawdę ustala urzędnik. Minister, prezydent, premier, oni są od ustalania prawdy, a nie rzeczywistość i nie profesor. Cofamy się do czasów sowieckich? Tak, a czy w Polsce na uczelniach była dekomunizacja? A czy była lustracja? Lustrację zatrzymali profesorowie na uczelniach właśnie. Ona się zaczęła i się skończyła. I nastąpił przewrót, nowe wybory i po wszystkim. Więc to jest cena, jaką płacimy za brak dekomunizacji, brak prawdziwej lustracji. Właśnie to, że wlecze się za nami PRL, który w sposób szczególny daje znać o sobie tam, gdzie wydawałoby się, że człowiek jest nie tylko kompetentny, ale uczciwy w wymiarze społecznym, gdy chodzi o prawdę. Okazuje się, że nie, że jest jeden rektor czy drugi rektor i on każe coś mówić albo zakazuje czegoś mówić. I to jest ta nowa strategia. Ale jak to służy nauce, panie profesor? To nie może służyć nauce. Ta nauka jest nikomu niepotrzebna. Przecież minister nauki zredukowała do placówek naukowo-badawczych tylko 3 są w Polsce uczelnie wyższe. Reszta to mają być zawodówki, chociaż się będą nazywały uniwersytetami. A więc chodzi o to generalnie, że polska nauka nie jest nikomu potrzebna. Są ludzie naukowcy i trzeba jeszcze, żeby oni jakoś mieli poczucie, że pracują. Ale taka naprawdę Polska jest sprowadzona do
do kraju, do korytarza. To nie jest państwo, to jest korytarz. To jest korytarz, który nie ma prawa mieć swoich osiągnięć, swojej inteligencji, swoich profesorów, którzy właśnie czują się niezależni od wszelkich nacisków. Taka była idea statusu profesora zwyczajnego, że on jest niezwalnialny i dzięki temu nie może go nikt zastraszyć. W tej chwili trwają przymiarki do tego, żeby ten stan zmienić. Tak jak prezydent powołuje profesora, tak może go odwołać. I w tym momencie mamy totalitaryzm gorszy niż za PRL-u. No to jest przerażające i też jest bardzo smutne to, wczoraj rozmawiałam z posłem Adamem Kwiatkowskim, który jest członkiem tego zespołu parlamentarnego i mówiliśmy o, on był, odwiedził profesora Biniętę w jego laboratorium tutaj na uczelni amerykańskiej. I jakie to jest przykre, że naukowcy polskiego pochodzenia, Polacy, którzy mieszkają za granicą, którzy mają tak duże osiągnięcia, zamiast być źródłem dumy w Polsce, są atakowani, są wyszydzani, są kompromitowani i dyskredytowani przez polskie media, przez polskich polityków. Przecież to są ludzie, którzy nas reprezentują w świecie i powinniśmy być dumni z ich osiągnięć. No tak, ale koncepcja władz obecnych i wielu mediów jest inna. Właśnie imieniu Polaka ma towarzyszyć jak najgorsze skojarzenie. Na tym rzecz polega. W związku z tym, jeżeli ktoś się wychyla i jest znakomity w swojej dziedzinie, to należy o tym milczeć. Ilu Polaków w tej chwili na świecie wyjechało z Polski, bo nie miało szans rozwoju zawodowego. Wyjechało i osiąga znakomite rezultaty, ale Polacy o tym mają nie wiedzieć. Więc jeżeli ktoś mimo wszystko, tak jak profesor Binienda, staje się osobą publiczną, bo za dużo się o nim mówi, no to wobec niego, czy innych profesorów, czy naukowców, stosuje się metodę opluwania. Opluwania bez żadnych argumentów, bo przecież to, co wyprawiają ci dziennikarze, czy nawet minister ten obrony, to jest niepojęte. Proszę zwrócić uwagę, tam nie ma ani jednego argumentu, nic, tylko są kalumnie. Czyli to jest najobrzydliwsza forma propagandy. To jest poziom już zerowy. Ale w związku z tym, po co to jest? To jest po to, żebyśmy się oburzyli i oburzając się, takie rady kierował, a to był podręcznik propagandy w czasach komunizmu, to była taka krótka książeczka, erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Arthur Schopenhauer, urodzony w Gdańsku, niemiecki filozof. I to była podstawa właśnie szkolenia tych partyjnych ideologów, tych politruków. I to w dalszym ciągu jest stosowane. Zasada ta polega na tym, że trzeba mówić rzeczy absurdalnie nieprawdziwe, żeby przeciwnika wyprowadzić z równowagi. A jak się go wyprowadzi z równowagi, to na pewno popełni jakiś błąd i wtedy się go dopadnie. I dlatego w tej sytuacji angażują, bo widać, że są już zdenerwowani, bo to ich kłamstwo smoleńskie jest tak grubymi nićmi szyte, że to aż się wierzyć nie chce. Są tak zdenerwowani, że rzucają już ministrów, że tak powiem, na pierwszy front walki ideologicznej, którzy próbują sprowokować komisję właśnie po to, żeby zareagowała w taki sposób, że oni złapią za słowo i zaczną z tym obnosić się po całym świecie. Także tutaj rzeczywiście ze strony komisji najważniejsze jest, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi. Czy będzie jeszcze gorzej, zanim będzie lepiej? Czy będzie lepiej? W jakim kierunku my zmierzamy? Jeszcze będzie troszeczkę gorzej, ale potem nastąpi niesamowite odbicie. Tak jak ja to widzę. Oni nie mają żadnej pozytywnej koncepcji Polski. Kompletnie. Oni mają tylko wizję taką, żeby rozkraść, co się da. Natomiast co zbudować, tego nie wiedzą. I w związku z tym, ponieważ naród jednak się przebudził, bo o tym świadczy choćby ostatnia manifestacja i to będzie szło szerzej, to będzie wracać, to ludzie zaczynają rozumieć, bo jednak te opary propagandy dzień i noc sączone właściwie prawie ze wszystkich mediów, no to przeciętny człowiek jest bezsilny, bezbronny, to nie ma żartów. No, do czego on ma się odwołać? Szkoła go niczego nie nauczyła. Potem włączy telewizor, tam są takie autorytety i dziennikarze, i piosenkarze, i profesorowie nawet są, i ministrowie. I on naprawdę traci poczucie orientacji, punktów odniesienia, rzeczywistości. Ale jednak nie do końca. Coś takiego się stało, że nie udało im się do końca nas ogłupić. I jeszcze trochę, bo mają władzę, no mają prawie właśnie pełną władzę mają. Jeszcze będą broniąc się, będą jeszcze nas zaciskać, ale chodzi o to, że oni między sobą się zaczną wycinać. I w tym momencie nastąpi jakaś taka niezwykła zmiana
i to wszystko gdzieś zginie i będziemy się zastanawiać, jak to było możliwe, żeby mając takie doświadczenia komunizmu i tych kłamstw, oszustw, żeby tak się dać nabierać. Ale to odejdzie. Ja muszę panu powiedzieć, że mimo tego, że jestem optymistką, jakoś nie bardzo widzę tego momentu, tego punktu, kiedy to wszystko zacznie się odmieniać, ponieważ, jak pan profesor powiedział, oni mają pełną władzę i mają media. Przede wszystkim, jeżeli ten, kto ma media, czy ma media po swojej stronie, naprawdę wydaje się w tej chwili być nie do zwyciężenia, ponieważ media potrafią przekonać człowieka do wszystkiego. Potrafią nas przekonać, że jest noc, kiedy świeci słońce. Tak, ale pamiętajmy, że mamy cud Radia Maryja. To jest niesamowite. Mamy cud Radia Maryja, który polega na tym i związanych z Radiem Maryja mediów, takich jak Telewizja Trwam czy Nasz Dziennik, że następuje przełamanie tej bariery mediów niszowych. Tych zmarginalizowanych. Są to media, które mogą docierać do Polaków na całym świecie. I to, te media, chociaż no, byśmy wiedzieli fizycznie, niewiele ich jest, to jednak mają niesamowitą siłę przebicia. I w związku z tym sytuacja jest taka, że prawda o tym, co z nami się dzieje i co z nami robią, dociera coraz dalej. I dlatego oni tak strasznie boją się tego wejścia Telewizji Trwam na multiplex, który spowoduje, że widzów będzie może 10, a może 20 milionów więcej. Tego się boją. I stąd te ataki. Stąd te ataki i personalne, instytucjonalne, i jakieś takie przeciąganie, że to, jeszcze tamto. Więc wydaje mi się, że pomysły już im się skończyły. Mogą jeszcze popełnić kilka naprawdę głupich błędów, bo mogą zaostrzyć sytuację, ale to będą mieli męczenników. A męczennik to potem z niego generuje się milion bohaterów. Więc tutaj tego mogą się obawiać. Ale nie wiadomo też, do czego doprowadzą walki bratobójcze, dlatego że oni między sobą będą się wycinali, ratując się, za dużo sobie wiedząc, będą między sobą się również wycinali. I w tych momentach my musimy być niezwykle wyciszeni i również pamiętajmy, że te losy Polski, tak jak analizujemy nasze dzieje i refleksje wielkich Polaków, nie tylko Polaków, one mają ostatecznie pewien sens religijny i my właśnie tego wszystkiego doświadczamy od ponad 200 lat, dlatego że mamy jakąś misję do spełnienia i trzeba tak na to patrzeć, nie przez pryzmat, że będziemy mieli wyższe pensje, czy mniej będzie bezrobotnych, tylko to wszystko musi mieć swój głębszy sens i jak to zobaczymy, to wtedy uda nam się przetrwać to, co najgorsze. Zapraszam Państwa teraz, 1-6-3-0-369-25-35. Przypominam, że radio należy wyłączyć z chwilą, gdy słyszymy się przez telefon. 1-6-3-0-369-25-35. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Otwarty mikrofon, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Profesor Feliks Koneczny w 1927 roku na wykładzie, na odczycie, na Kulu powiedział dwie rzeczy, które w tej chwili są prawdziwe. Jedną powiedział, że albo Polska będzie katolicka, albo Polski nie będzie. A drugą to powiedział wtedy, w 27 roku, jak niebezpieczna fala idzie do Polski z Rosji, czyli żydowska polityka połączona z komuną. I w tej chwili co Miechnik robi ze swoją wyborczą, niszczy Kościół. I to jest... Ja nie wiem, jak to daleko zajdzie, ale to jakie jest pana zdanie, panie profesorze, jak to może wpłynąć na społeczeństwo poza tymi, którym już mózgi uprano? Dziękuję bardzo. Tak, no, absolutnie to, co Feliks Koneczny mówił, jeśli chodzi o sens Polski, jest jak najbardziej aktualne, bo chodzi tutaj o katolicyzm nie tylko jako religię, ale również jako tę siłę, która tworzy cywilizację. I Polska bez katolicyzmu właściwie traci własną tożsamość, już jej nie ma. I dlatego my musimy, nawet jeśli ktoś jest, nie wiem, niewierzący czy tam niepraktykujący, to jako Polak musi być katolikiem właśnie w tym sensie, że bronić będzie katolicyzmu jako tej najważniejszej siły, która tworzy cywilizację i bez której Polski po prostu nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o tę drugą sprawę,
to już właśnie jesteśmy na takim etapie, że mówienie tam, czy nawet o Żydach, czy o Michnikach, to nie ma głębszego sensu, dlatego że tu zostały uruchomione jeszcze inne siły ideologiczne i cywilizacyjne, gdzie my tak do końca nie wiemy, kto jest, że tak powiem, decydentem, a kto jest tylko środkiem. Nie wiemy, kto kim steruje. I dlatego też, no tak jak minister edukacji podjęła decyzję, żeby wyrzucić największe arcydzieło wśród kilku właściwie arcydzieł świata, jakim jest pan Tadeusz Adama Mickiewicza. To jest jasne, że to ta paniusia tego nie podjęła, tej decyzji sama z siebie, tylko dostała takie wytyczne. I teraz, czy to są wytyczne premiera, czy prezydenta, czy to są wytyczne Unii Europejskiej, czy ONZ-u, nie wiem, tego nie wiem, ale wiadomo na pewno, że jest to już zamach na tożsamość nas jako Polaków, no bo właśnie na czym polega tożsamość narodowa? Ona się zawsze opiera na jakichś wielkich arcydziełach. To mogą być arcydzieła literatury, ale to mogą być inne jeszcze arcydzieła. W przypadku Polski jest takim arcydziełem pan Tadeusz i wiadomo, że ten pan Tadeusz w sposób jakiś niezwykły wyraża i piękno, i wielkość, i również ducha polskiego. I dlatego też naszym obowiązkiem jest nie tylko protestowanie przeciwko decyzjom takiej minister, ale również prowadzenie w szkołach i w domach zajęć, które przybliżą uczniom czy rodzinie również to wspaniałe arcydzieło i dzięki temu my stajemy się jeszcze bardziej Polakami. No właśnie, takie arcydzieła się usuwa, a na ich miejsce wprowadza się takie filmy jak Pokłosie oraz inne programy telewizyjne, które mają przekonać Polaków do ich nikczemności i do tego, że ich historia, nasza historia jest pełna wstydliwych epizodów i właściwie nie ma powodu do dumy, nie ma powodu do zadowolenia, nie ma powodu do tego, żebyśmy byli patriotami, bo to, co zrobiliśmy w naszej historii, jest po prostu taką wstęgą złych, czarnych, wstydliwych rzeczy. No i jeżeli wyrzuci się ze szkół te arcydzieła, o których pan wspomniał, to przyszłe pokolenia nie będą miały gdzie szukać tego źródła informacji o swojej tożsamości. Tak, a poza tym to, co najbardziej jest niebezpieczne, że te młode pokolenia po prostu nie będą widziały powodu, żeby być Polakami i żeby mieszkać w Polsce. I bardzo łatwo będą emigrować, co skończy się tym, że już kolejne pokolenia nie będą w ogóle Polakami. Dlatego, że te państwa, które przyjmują Polaków, takie jak Anglia czy Niemcy, one nie przyjmują Polaków po to, żeby wzmacniać naszą polskość, tylko po to, żeby na dzieci tych Polaków nałożyć system, który zrobi z nich Anglików albo Niemców. I tu jest cena, jaką się płaci za tymczasowy dobrobyt, relatywnie większy niż ten, jaki mamy w Polsce, czy nawet już nie dobrobyt, ale ktoś może mieć bardzo trudne warunki bytowe, tylko musi pamiętać o tym właśnie, że kolejne pokolenia to już nie będą Polacy. To będą może genderowcy, bo u nas jeszcze walka, proszę Państwa, u nas trwa walka o to, żeby nie było gender. Natomiast w wielu krajach zachodnich ta walka już została przez tych ludzi, o których mówi się nam, że oni są na wyższym poziomie cywilizacyjnym, ta walka została już przegrana. Francja. Podobno ma być uchwalona ustawa, już była uchwalona, gdzie do rodziców trzeba się będzie zwracać per rodzic. Nie wolno będzie mówić mama czy tata, bo to byłoby dyskryminujące wobec... O to chodzi, więc tutaj trzeba też się zastanowić, czy takie decyzje są na dalszą metę, czy one są sensowne, czy tego rodzice nie będą żałować kiedyś, czy raczej nie myśleć w takich kategoriach, że owszem, gdzieś ktoś jedzie, żeby sobie zarobić nawet na mieszkanie, wszystko jedno, czy na samochód, ale docelowo my wszyscy musimy być żołnierzami, którzy bronią Polski, bo właśnie w Polsce rozgrywają się losy cywilizacji zachodniej. Otwarty mikrofon, dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Witam pana. Panie profesorze, mówi pan, że to odejdzie i że pan to już widzi, ale czy to dopiero odejdzie, jak nie zostanie kamień na kamieniu? Bo i mówi pan, że to niedługo, a ja widzę zgliszcza i to nawet na kulu. Bo przecież niedawno usłyszałem taką wiadomość, że Kul sfinansował wydanie książki fałszywki o wymordowaniu Żydów przez AK w jakimś miasteczku na Lubelszczyźnie pod sam koniec wojny
kiedy wszyscy świadkowie mówią, że to Niemcy. I KUL to sfinansował. Był tu rektor z KUL-u, przeprowadzał wywiad na którejś stacji tutaj i tłumaczył, że wykłady gender na KUL-u to mają na celu poznać przeciwnika. A skądinąd słyszałem, może pan to potwierdzi albo zaprzeczy, skądinąd słyszałem, że to ci z zewnątrz mają te wykłady przeprowadzać, a nie ludzie z KUL-u. Więc czy to będzie o poznaniu przeciwnika, pozna język wroga, czy to już będzie propaganda na KUL-u? Mógłby pan coś dziękuję do tego nawiązać? Dziękuję bardzo. No, bardzo dobrze, że pan o to pyta. Jeśli chodzi o książkę, to niestety nie jestem na bieżąco, nie wiem, nic nie słyszałem o tej książce i nie wiem, kto ją wydał i co tam jest zawarte, także mogę ewentualnie sprawdzić. Natomiast druga sprawa, no to wiemy, że tutaj zainterweniował przedstawiciel Episkopatu Polski, bo przypomnijmy, że Uniwersytet KUL jest własnością Episkopatu Polski. To jest uczelnia, jedyna uczelnia prywatna w czasach komunizmu, w bloku sowieckim całym tym. I uczelnia, która no jest katolicka. I w związku z tym, jeśli powstała taka sytuacja, to głos zabrał przedstawiciel właściciela, czyli Episkopatu Polski, i przedstawił szereg pytań czy wątpliwości związanych z tą sytuacją. Żeby mówiąc dokładniej, chodzi tutaj o zajęcia, które mają być chyba za 3 lata dopiero, ale to wszystko jedno, czy za 3, czy za 10, ale sam fakt, że mają być w ramach nie filozofii, tylko w ramach filologii polskiej. Zajęcia z gender? No, chodzić pewnie będzie o to, jak ci genderowcy wyrażają swoje stany w literaturze, no bo czym mogą. No więc, proszę Państwa, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że... Faktycznie KUL wyraził zgodę na to, żeby takie zajęcia były prowadzone. No nie KUL, tylko to rektor wyraża zgodę. Więc chodzi o to, że to wzbudziło niepokój i zastrzeżenia ze strony Episkopatu Polski. I zostały postawione pytania. I sprawa się toczy. I ludzie się denerwują, i ludzie pytają, i pan pyta, no i bardzo dobrze. No właśnie chodzi o to, żeby w tej sytuacji nie dopuścić do tego, żeby takie zajęcia miały miejsce. Bo wiadomo, że ci genderowcy bardzo w imię dialogu i otwartości chcą przenikać do środka pewnych instytucji, również katolickich, po to, żeby je rozsadzać od wewnątrz. I stąd tak ważne jest, żeby zabierać głos i pytać się, o co w tym wszystkim chodzi. Ale panie profesorze, czyli w imię ich odmienności, obrony odmienności, oni nie chcą uszanować odmienności katolickiego uniwersytetu, który ma prawo uczyć zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, a nie zgodnie z ideologią gender? No to oni takich wątpliwości nie mają, bo oni mają inną aksjologię. Inna aksjologia. Znaczy, że my nie możemy tam, a oni mogą tu. Mhm. No to na tym zawsze polega. Ale to państwo szukacie u nas te rzeczy są w projekcie i już zostały oficjalnie ze strony Kościoła, jeszcze raz przypominam, że to zostało w sposób bardzo ostry, zdecydowany, skrytykowane. Poszły polemiki przecież w różnych pismach na ten temat, katolickich. A co dzieje się w Stanach Zjednoczonych z instytucjami i z uniwersytetami katolickimi? Mówiono mi niedawno całkiem sekretarka na tym uniwersytecie w Georgetown. Kto tam rządzi? Jakie lewactwo rządzi? Wyjątkowo lewicujące. No mówią o gejach. No po prostu mówią o gejach. Proszę zobaczyć. U nas nic takiego nie ma. Więc trzeba też uświadomić sobie, że jest jakiś system globalny pacyfikowania również instytucji katolickich od wewnątrz poprzez sprytne posunięcia, bo to nie jest tak, jak analizuje się na filozofii, ja też miałem wykłady z marksizmu, no to na filozofii, no to się analizuje elementy, ale tam nie ma rzeczy obrzydliwych. Na tym rzecz polega. I Uniwersytet Katolicki w Leuven w Belgii już nie jest katolicki. Już nie może używać słowa katolicki.
Więc jest potworna walka i w tę walkę trzeba się włączyć. Żeby się włączyć w tę walkę, trzeba studiować, trzeba się kształcić, trzeba się rozwijać, a nie tylko z dystansu wyrażać swoje opinie i co, i nic. No, a my walczymy, także to... To znaczy co robić? Pisać listy? Tak, no, oczywiście, że tak. No, no trzeba, dla urzędników istnieje pismo, a nie człowiek. Mhm. Pamiętajcie Państwo, no w związku z tym musi być, tylko że to muszą być kulturalne, jak ktoś będzie, nie wiem, wymyślał, tak. Nie zna dokładnie sprawy. Poza tym druga rzecz, no trzeba to dokładnie wiedzieć, o co chodzi. Konkretnie, kto ma to prowadzić, jak to uzasadnia, jakie jest stanowisko biskupa Meringa, no to wszystko jest dostępne i wtedy można taki list napisać jako wyraz protestu, jako wyraz troski i to będzie bardziej skuteczne niż jak ktoś będzie, że tak powiem, rozdzierał szaty albo wymyślał, no bo to wtedy takich tekstów się no po prostu nie kwalifikuje w ogóle. Otwarty mikrofon, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Urzędnikiem pan mówi, ale jeżeli w Polsce jest ktoś taki prymasem jak Józef Kowalczyk, co jest 180 stopni w drugą stronę od tego, czym był kardynał Wyszyński, no to jest niszczenie kościoła, a nie podtrzymywanie ludzi w wierze i umacnianie na duchu. Ale przechodzi na emeryturę także. No tak, ale dużo złego już zrobił. Podobnie nie był lepszy Glemp. Dziękuję. No nie, no tak to wie pan, tak sobie można rozdawać oceny i dyplomy albo nagany, więc to chodzi o to, żeby nie robić tego zbyt lekką ręką, ponieważ są różne tak właśnie konteksty pewnych postaw, pewnych działań i trzeba, jeśli chcemy to robić odpowiedzialnie, no musimy poznać dokładniej, bo inaczej to jest takie właśnie siedzenie człowieka przed telewizorem i tylko wymyśla, a ten mi się nie podoba, a tamten to jakie ma uszy, a tamten, patrzcie, już łysy jest. No i to tak można w kółko i w kółka. Wiadomo, że również historia Kościoła jest trudna i były różne momenty. Przecież prymas Wyszyński mówił, że kiedy znalazł się, był uwięziony, powiedział, że właściwie z nim zostało tylko dwóch Niemców. No, dokładniej mówiąc, ten w Gdańsku biskup niemiecki i Owczarek Alzacki. No. Do tego stopnia. Tak była trudna sytuacja. Ale czy to jest powód, żeby właśnie albo rozłożyć ręce, albo wszystkich krytykować. Nie można dostarczyć amunicji wrogom Kościoła. Tak, musimy w tym wszystkim jednak popatrzeć na to, że ile złego mogło się jeszcze zdarzyć, a się nie zdarzyło i że pojawiają się nowi ludzie, nowe siły, nowe twarze, które potrafią to wszystko jednak zebrać i ciągnąć ku dobremu. I na tym musimy skupić uwagę, a nie na tym, żeby... Bo często jest tak, że ludzie psychologicznie lubią krytykować czy wytykać błędy innym, żeby siebie usprawiedliwić od tego, że mają jeszcze więcej wad albo że nic nie robią. I dlatego trzeba raczej pokazywać, co dobrego samemu się robi właśnie z taką trudną sytuacją. Otwarty mikrofon, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Chciałbym tak szybko cztery takie punkty. Po pierwsze, dlaczego się walczy z Kościołem? Na przykład katolicy wiedzą, że są siły nadprzyrodzone, które w pewien sposób motywują ludzi. To bardzo jasno wyraża po prostu, dlaczego się prowadzi taka walka, ale już w ogóle z punktu widzenia tylko samego człowieka. Po pierwsze, Kościół głosi, że prawda wypowiedziana przez jednego człowieka jest ważniejsza, aniżeli zgoda pozostałych 7,5 miliarda ludzi, czyli to jest całkowite zaprzeczenie demokracji. Druga sprawa jest taka, że jedynym czym się ludzie różnią od zwierząt, to jest tym, że mają rozum i wolną wolę. Także proszę zauważyć, że jest bardzo dużo przecież działań różnych instytucji właśnie przeciwko temu, żeby i tą wolną wolę zabrać temu człowiekowi i drugie, żeby po prostu zacząć działać wbrew swojemu rozumowi. Przecież te wszystkie głoszenie różnych, właśnie czy to gender, czy na przykład globalnego ocieplenia, czy wszystkich innych rzeczy, to przecież ludzie, którzy powinni stać, opierać się na twardych fundamentach naukowych, głosili zupełnie co innego. I to po prostu, czy to instytucjonalnie, czy też po prostu dlatego, że chcieli być w takim towarzystwie czy innym, wzięli i zaprzeczali po prostu głoszeniu tej prawdy. Trzecia sprawa jest taka, że stworzenie raju na ziemi poprzez rządy fachowców wywodzi się po prostu z Republiki Platona. Tylko, że Platon wziął i zaznaczył, że żeby to rzeczywiście mogło mieć miejsce, to po prostu ci fachowcy rządzący nie mogą mieć dzieci, bo w przeciwnym wypadku będą po prostu się tak stali grali robić, żeby to właśnie te dzieci wzięły i przejęły schedę nad pozostałymi ludźmi. I akurat... Ale bardzo proszę przejść do czwartego punktu, tak? mamy bardzo mało czasu.
Jeszcze czwarty punkt. I po prostu już od czasów rewolucji francuskiej wykształciła się pewna warstwa ludzi, którzy tak naprawdę jedyne co potrafią to to, że przeszli jakieś tam szkoły, niewiele umią i po prostu nie potrafią się odradzić w normalnym życiu, poza tym, że po prostu obejmują stołki i rządzą innymi ludźmi i po prostu to już się wykształciła ta warstwa rządzących. I jeszcze najważniejsza czwarta sprawa jest taka, że oni to wszystko robią za nasze pieniążki. Przecież jeszcze do czasów rewolucji francuskiej, a w Anglii ciut wcześniej, bo to było do rewolucji właściwie Henryka VIII, Kości były największą organizacją charytatywną, były odpowiedzialne za wdowy, za sieroty, za system emerytalny dla ludzi, którzy po prostu nie potrafili się wziąć i odnaleźć na starość po prostu, a od tego czasu po prostu te majątki kościelne się wzięło i przejęło i dało się w zarząd właśnie tym ludziom, którzy przejęli tą władzę. Dobrze, ja dziękuję, pozwoliłem panu profesorowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ma pan 2 minuty na udzielenie odpowiedzi na tych, może następnym razem, jak się spotkamy. Tak, ale nie, no bardzo widać, że pan jest odczytany, interesuje się tymi zagadnieniami. Także to dzięki za tę wypowiedź, nawet może za dużo, aż pan powiedział, żeby to wszystko wyłapać, ale bardzo, bardzo ciekawe. Dziękuję, dziękuję. Kościół jest niedemokratyczny. No Kościół nie ma być demokratyczny, nie, no, prawda? Nie, w ogóle to demokracja nie jest jakimś... Proszę państwa, demokracja, klasycznie pojęta demokracja, to jest system polityczny, który zaliczało się w czasach greckich, więc tam, gdzie wymyślono demokrację, za ustrój chory. To jest ustrój chory, dlatego że co to jest demokracja? To są rządy większości, a większość ludzi to są, jak mówi Arystoteles, jest raczej gorsza niż lepsza. I ci ludzie dbają wyłącznie o swoje cele, a nie o dobro wspólne. W związku z tym ta demokracja łatwo się przeradza w oligarchię, czyli biedni i ciemni są rządzeni przez cwanych i bogatych, albo się przeradza w ochlokrację, czyli mamy do czynienia z upadkiem państwa i wszyscy są beznadziejni. Dlatego ten mit demokracji, że to jest idealny system i że wszystko, co nie jest zgodne z demokracją, jest złe, jest czysto ideologiczną zbitką. Chodzi o to, czy celem państwa i ustroju jest dobro wspólne, w którym każdy z nas może się odnaleźć, czy to jest to dobro jakiegoś jednego człowieka, czy jakiejś grupy. A teraz, czy ktoś dojdzie do władzy demokratycznie, czy nie demokratycznie, to jest sprawa drugorzędna. Chodzi o to, czy mając władzę, potrafi odpowiadać za dobro wspólne. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Czasu jak zwykle jest za mało, dlatego państwa zapraszam na spotkania z panem profesorem. Już w nadchodzącą niedzielę 2 spotkania. Bazylika Świętego Jacka 3636 West Wolfram. Po mszy świętej o 9 rano spotkanie w Resurrection Hall. Temat odczytu kto i dlaczego chce wykluczyć Kościół z polityki. Tego samego dnia, w tę niedzielę po południu, parafia Świętego Ferdynanda 5900 West Mason. Po mszy o 3 po południu temat dlaczego wojna przeciwko Kościołowi. Niezwykle ważne tematy, które mam nadzieję zachęcą nas wszystkich do tego, żeby aktywnie włączyć się w życie społeczne, w życie publiczne i polityczne. Panie profesorze, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dobranoc.